Witam Was w pasiece na bradzie. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak przygotowuję stare, wycofane z eksploatacji ule do ponownego zasiedlenia pszczołami. Przy czym podkreślam, mówię tutaj o ulach, które zostały wycofane, stały gdzieś na palecie, na stojaku pod chmurką. Nie mówię tutaj o ulach, które były wysiedlone poprzez choroby, poprzez na przykład zgnilca amerykańskiego, gdyż wtedy procedury postępowania z takim sprzętem narzuca lekarz weterynarii i tego się trzymajmy. Pierwszą rzeczą, jaką robię, chcąc przywrócić ul do zasiedlenia, przywrócić go pszczołom do użytku, to jest rozbieram go na czynniki pierwsze, na poszczególne elementy, aby ocenić, w jakim stanie technicznym tak naprawdę ten ul się znajduje. Wiecie, nie ma nic gorszego jak stary ul, który nie trzyma wymiarów, w którym ramki się nie mieszczą, są za krótkie, za długie, przekoszone. Wtedy taki ul nadaje się albo do generalnego remontu, albo do utylizacji. Więc ul rozbieramy, w międzyczasie sprawdzamy, czy gdzieś nie pogubiły się nam wymiary, czy ramki wchodzą w prawidłowy sposób. Zdejmujemy korpus z dennicy i teraz możemy dokonać oględzin, w jakim stanie znajdują się poszczególne elementy ula i podjąć decyzję, czy warto ten ul odkażać, czyścić, przywracać do eksploatacji, czy też nie. Jak widać, na dennicy występują przebarwienia drewna, zapewne spowodowane wilgocią, natomiast nie ma żadnych oznak zgnilizny, drewno nie jest zbutwiałe, czyli możemy tą dennicę doczyścić, odkazić i będzie jeszcze z niej pociecha. Podobnie korpus. Widzimy ślady propolisu, widzimy przebarwienia na bocznych ścianach korpusu, resztki wosku, czyli nie ma nic, co by jakoś negatywnie wpływało na przywrócenie tego korpusa do eksploatacji. Przywracanie do życia takiego ula podzieliłbym na trzy etapy. Pierwszy z nich jest to mechaniczne usunięcie wszystkich zabrudzeń, czyli resztek wosku i propolisu, ponieważ musimy mieć świadomość, że jakiekolwiek środki chemiczne, które później zastosujemy, nie będą działały pod propolisem czy pod woskiem. Czyli bez wielkiej filozofii. Bierzemy jakikolwiek skrobak, w moim przypadku to jest stare, mocno zaostrzone dłuto i usuwamy wszystkie resztki propolisu. Wosku. Jak widać, idzie to dość szybko. Korpus był w nie najgorszym stanie. Natomiast usunięcie przebarwień
jakiś ze ścian, no wymaga nieco więcej pracy. Szorując w ten sposób niszczymy, oczywiście naruszamy powłokę propolisową, którą pszczoły pokryły ściany, ale też dzięki temu użyte przez nas środki chemiczne wnikną po części w tą warstwę sklejki. I tą operację przeprowadzamy dla każdego z elementów ula, szczególnie zwracając uwagę na dennicę, gdyż na dennicy zwykle jest najwięcej zabrudzeń. No i tak jak w naszym przypadku, na powałkę, bo jak widać jest najbardziej przebarwiona, czyli jakieś resztki grzybów, pleśni musiały się w tym drewnie rozwijać. Ja sobie na spokojnie doczyszczę mechanicznie resztę elementów, a Was zaproszę na ciąg dalszy filmu, jak już to skończę, jak przejdziemy do następnego etapu. Po wyszorowaniu szczotką drucianą, ewentualnie właśnie skrobakiem, tudzież jeżeli ktoś ma taką możliwość, potrzeby, może założyć szczotkę drucianą na wiertarkę. W każdym razie po wyszlifowaniu ula, po wyszlifowaniu wszystkich zabrudzonych ścian, możemy przejść do kolejnego etapu przygotowania ula do tego, żeby wprowadzić do niego pszczoły. Ja pokażę. Czyli jak było widać, ścianki są zmatowione, zdarte, zewnętrzne powierzchnie, czyli są gotowe do tego, żeby wchłonąć środki chemiczne, które będziemy w kolejnych etapach używać. Pierwszym środkiem, bardzo zalecanym, a bardzo niedocenianym przez pszczelarzy, jest zwykły płyn do mycia naczyń plus woda. I porządne wyszorowanie, wymycie na bogato całego ula. Na jednym z wykładów padło takie zdanie, pszczelarze szukają różnych dziwnych środków chemicznych do tego, żeby utrzymać czystość w ulach. Bardzo niechętnie sięgają po to, co mają na co dzień w domu. Wymyty korpus odstawiamy. Bierzemy się za dennicę, również wcześniej porządnie wyskrobaną. Powałkę, z którą było najwięcej kłopotu.
tak, umyte elementy możemy teraz spłukać z mydlin i przejść do kolejnego etapu, czyli do odkażania ula z patogenów, z czynników chorobotwórczych. Przy spłukiwaniu nie ma już żadnej filozofii, strumień wody. Spłukujemy wszystko, odstawiamy do obcieknięcia. I możemy powoli szykować się do zabiegu, który wymaga parę słów wyjaśnienia, mianowicie do odkażenia elementów ula środkami biobójczymi. Wiadomo, że rzeczą, której najbardziej się wszyscy pszczelarze obawiają, to jest zgnilec amerykański, czyli możliwość przeniesienia na elementach ula przetrwalników tego zgnilca. I tu musimy użyć chemii, która sobie z tym zagrożeniem daje radę. Oczywiście, tak jak to stara szkoła mówi, można elementy ula wymoczyć w gorącym roztworze wodorotlenku sodu bądź wodorotlenku potasu. Aczkolwiek nie każdy ul się też do tego nadaje. No ciężko mi sobie wyobrazić moczenie na przykład leżaka czy takiej konstrukcji choćby jak ta, gdzie są w środku jest trochę ocieplenia ze styropianu, ale nie jest to szczelne, jest tam przewiew powietrza, więc korpus nabrałby sporo płynu do środka. Jaki w takim razie inny środek chemiczny wybrać? Odpowiedzi można znaleźć w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 2016 roku, który bardzo jasno mówi, czego należy używać, jeżeli jest zagrożenie zgnilcem amerykańskim, bądź jeżeli występuje zgnilec amerykański. Przy czym my tutaj skupiamy się na tym pierwszym przypadku, czyli działamy prewencyjnie, ponieważ w momencie, kiedy już mamy postać kliniczną, zgodnie z prawem, pałeczkę przejmują służby weterynaryjne i to one nakazują konkretne czynności i je nadzorują. W rozporządzeniu tym jest wyszczególniony, czy wymieniony jeden związek chemiczny, który ma być stosowany, mianowicie jest to podchloryn sodu. Na rynku są substancje bazujące na podchlorynie sodu, typowo weterynaryjne. Niestety pakowane zwykle w dość duże opakowania, gdzie w małej pasiece jest to zupełnie nieprzydatne. Bądź jeżeli są w małych opakowaniach, w spryskiwaczach, są niezasadnie drogie. Natomiast musimy sobie zdać sprawę również z tego, że wszyscy albo prawie wszyscy w domu mamy silny środek odkażający, bazujący na podchlorynie sodu, będący jego substancją aktywną, mianowicie zwykły Domestos. Wiecie, jak się wczytacie w etykietę z tyłu, to jest to środek, właśnie gdzie substancją czynną jest podchloryn sodu, a jest to środek również przeznaczony do odkażania między innymi powierzchni szpitalnych. W zależności od tego, do czego chcemy go użyć, są różne, przewidziane są różne stężenia. Ja przyjmuję tą najgorszą wersję, czyli najsilniejsze zalecane stężenie, mianowicie na jedną część
objętościową domestosa daje trzy części wody. I taki roztwór tu przyrządzimy. Okulary ochronne, ponieważ jednak jest to dość agresywny środek, powinienem mieć rękawice. Niestety w obecnych czasach tu w naszej okolicy zdobycie gumowych rękawic no jest nie lada wyzwaniem. No ale zapobiegawczo, gdy się pobrudzę tym roztworem, mam wiadro z wodą, szybko do opłukania rąk. Więc nabieramy 100 ml domestosa. I do tego dodajemy 300 ml wody. Mamy już roztwór roboczy, który nam posłuży do odkażania elementów ula. Ja ten roztwór nanoszę pędzlem, ławkowcem po wymieszaniu. Przy czym radzę tą czynność wykonywać na zewnątrz, ponieważ no jest dość intensywny zapach chloru. A przy okazji, co z tym związane, zanim w taki ul nasiedlimy rodzinę, należy go po pierwsze dobrze spłukać wodą, a po drugie przewietrzyć go, dać mu czas, żeby chlor odparował, żeby po prostu ten ul pszczołom nie śmierdział. Więc wszystkie elementy, które zostały wcześniej umyte wodą z mydłem czy z płynem do mycia naczyń, na bogato traktujemy roztworem domestosa. Domestos, może nie domestos, tylko chlor zawarty w domestosie, uwalniający się, ma właściwości korozyjne. Z tym się trzeba liczyć, że możemy mieć no, skorodowane powierzchnie metalowe. Na etykiecie producent wspomina o tym, że nie zaleca się specjalnie traktowania domestosem aluminium. No ja stosuję siatki, mam aluminiowe. Jak na razie nie widać żadnych negatywnych skutków. I tu znowu wszystkie ścianki, wszystkie zakamarki. Traktujemy roztworem roboczym. Po wypędzlowaniu odstawiamy na bok. Bierzemy dębnicę. Podobnie nanosimy duże ilości płynu.
oczywiście mogą pojawić się głosy zaraz krytyków, że domestos to jest płyn do toalet, a nie do uli, czemu my to dajemy pszczołom takie paskudztwo, że to śmierdzi. Tak, śmierdzi chlor. Ten chlor będzie śmierdział dokładnie tak samo, niezależnie od tego, czy będzie on pochodził z domestosa, czy też będzie on pochodził z innego środka weterynaryjnego bazującego na podchlorynie. Po prostu z tym się trzeba pogodzić, że środek ten ma taki zapach. Natomiast robić te zabiegi na tyle wcześniej, żeby zdążył wywietrzyć. Słuchajcie, na pokrycie tych elementów ula służyłem mniej więcej połowę tej substancji roboczej, czyli tego rozpuszczonego domestosa. Natomiast żeby ją jeszcze wykorzystać, pracowaliśmy narzędziami na brudnym, potencjalnie nieodkażonym, skażonym ulu. W związku z tym jest to doskonała okazja, żeby te narzędzia pasieczne, czy narzędzia, które stosujemy przy ulach, dodatkowo sobie odkazić. Tak, żebyśmy całkowicie wykorzystali możliwości naszej mikstury, naszego roztworu roboczego. I to możemy sobie zostawić, ręce przykuczymy do obeschnięcia. Przy okazji zwracam Wam uwagę, że słońce, promieniowanie ultrafioletowe również działa dezynfekująco. W związku z tym takie przetrzymywanie na słoneczku również dodatkowo wzmacnia nam nasze działanie, jak powiem, higieniczne sprzętu pasiecznego. Jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest tak, że domestos czy tym podobne środki są najlepszymi substancjami, że zachęcam wszystkich do ich stosowania. Nie. Jest to środek, czy jest to produkt, który ma w sobie substancję czynną, taką, jaka jest zalecana czy nakazana w rozporządzeniu ministra rolnictwa. To jest po pierwsze. A po drugie, co ważne, jest to środek, który w większości przypadków wszyscy mamy w domu. Możemy go wziąć z łazienki, użyć, z powrotem odstawić, bez kłopotów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Tak przebiega u mnie przygotowanie ula do zasiedlenia. Akurat do tego ula pójdzie matka reproduktorka. Reszta rodzin produkcyjnych jest na ulach styropianowych. Więc myślę, że będzie jej się tam w tym ulu działo dobrze. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny film. Będę starał się pokazać Wam przygotowanie i utrzymanie poidła w pasiece, które będzie zarówno poidłem higienicznym, w miarę higienicznym, ale jednocześnie będzie poidłem atrakcyjnym dla pszczół. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do ponownego spotkania.